4 Kacper Nowicki, 45 Mateusz Pieńczak i numer 73 Kamil Ogorzały. Drużyna Wisoki Dębica, biało-zieloni w składzie, bramce z numerem 1 Bartosz Matoga, numer 4 Dominik Cabała, 5 Rafał Górecki, 8 Kamil Rębisz, 9 Błażej Radwanek, z 10 Damian Łanuka, 12 Patryk Zygmunt, 19 Sebastian Fedan, 20 Mateusz Nowak, 33 Hubert Król i 99 Łukasz Siednik. Drodzy kibice, bardzo proszę o powstanie. Całkiem niespodziewanie do sektora Niebo odszedł nasz kolega i wieloletni pracownik Mosiru, świętej pamięci Piotr Ćwik. Osoba niezwykle życzliwa, pomocna i przede wszystkim skromna. Chodź do pomocy. Dobra, dawaj wyżej, 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 asystia. Lepiej wyżej. Pierwsza minuta spotkania i Dominik Cabała strzela pierwszego gola w tym spotkaniu. Wisoka 1, Drakowia 2-0. Kulik jest Wonek! Wonek, dawaj, podepnij się! Można, dawaj Wonek!
56 minucie popędził lewą flanką Rafał Górecki, dograł Łukasza Siedlika, ten pięknym strzałem podwyższa na 2-0. Żółta kartka. Wy, Łalek do przodu! Dobra, dobra, brawo! Błażej Radwany otrzymuje żółtą kartkę, ale w zespole Krakowi drugą żółtą kartkę Nowicki. I tu się nas Krakowa będzie kończyła w 10. Michała Stachery i Krakowia będzie kończyła piątkę. W międzyczasie zmiana w ekipie biało-zielonych. Debiutuje dzisiaj w zespole Wisłoki Dawid Nicoś, który zmienia Błażeja Radwańcza. Żyjemy! Kurii, widzimy!
Dawaj, Dawid! Przed momentem sędzia Mateusz Pyszczela zakończył dziś zawody. Wisłoka Dębica odczarowała Park Arena i wygrała w końcu przed własną publicznością, tym razem na pokonanym polu Cracovia 2. Światu się!